Witam, przedstawiam Wam ogród egzotyczny w Polsce. Na dzień dobry, juka rostrata, nasiona. Miskot na kółkach, o którym też pewnie widzieliście na forum ciekaweroślinne.pl. No, ma już jakieś 2 metry. Idziemy dalej. Paulownia puszysta, cesarskie drzewo. Przycinam, żeby cienia za bardzo na basem nie robiła. Ale to nic, no wiadomo, zwykłe krzaki typu marchewka, pietruszka. Tu mamy 3 paulownie. Z tyłu miskant. Też puściłem po jednym pędzie, żeby ładnie się prezentowało, jakie duże liście. Kupa lilii. Trochę lilii będzie w tym roku. Tu mam jedną z większych paulowni. W sumie to nie większy, tylko wypuszczona na liście. Idziemy dalej. Wierzba Hakuro. A tu co mamy? Ogród bananowy. W Polsce oczywiście. Jeszcze wyglądają byle jak. Wiadomo, jest wiosna. Ale kwestia czasu i myślę, że do 3,5-4 metrów bananowce w tym roku urosną. Ten już dosyć olbrzymi jest. Aha, nazwę oczywiście powiem. Encetum aurelii, jakby ktoś nie wiedział. Tu jest mniejszy z nasion rok temu. Encetum glaucum, czy jak mu się tam mówi. Też podobny pień dostanie jak ten duży. On cały czas rośnie. A jeszcze malutkie. Z tyłu miskant olbrzymi związałem, bo się rozczapiżał na boki. Tu mniejsze Musa basio. Ten egzemplarz chce zimować w gruncie, zobaczymy. Kopany jest, jak widać, stropem ma w koło. Cicho, Ircia, nagrywam. I tu większe bananowce. Musa basio. Złotokap. Kolejny Encetum glaucum. Tam też. Musa basio. Tu mamy albicję, która przezimowała mi w gruncie. Fakt, trochę tam róz ją zmroził, jak widać. Ale ładne wypuszcza pędy. W tym roku też tutaj trafiły aurekary chilijskie. Kret strasznie ryje, ale dają sobie radę. Na zimę je dobrze okryje, zobaczymy. Tu drugi egzemplarz. Widać przyrosty tegoroczne. Tak wygląda ogród bananowy, który można podejrzeć na stronie ciekaweroślinne.pl. Na stronie głównej jest kamera. Także śmiało można wchodzić, sobie podglądnąć. Tu mam granat z pestki. Już dosyć spory urósł. Jak widać. I tu mam palmę, trochę carpusa. Dosyć spora. To w tym miejscu trawa pampasowa. Już ma około 180 cm wysokości. Kto wie, może zakwitnie. I bez południa 2 krzaczki. Myślę, że też zakwitną w tym roku. O. To na razie na tyle. Kolejna część już niebawem.